Pani profesor, kto znajduje się w grupie szczególnego ryzyka zachorowania na osteoporozę? Na osteoporozę chorują w większości kobiety i to kobiety po menopauzie. Rozumiemy to, że to jest po 50 roku życia, naturalna menopauza, oraz ludzie obojga płci w tak zwanym wieku senioralnym, rozumiejąc po 65 roku życia mężczyźni i kobiety. Wynika to z tego, że w trakcie naszego życia wraz ze starzeniem starzeje nam się też kość. Przyspieszenie tej utraty kości jest duże u kobiet z powodu braku hormonów po menopauzie. Jest to naturalne zjawisko, ponieważ hormony chronią nam kość do chwili ich ubytku, kiedy wygasa funkcja jajnika. Natomiast wraz z normalnym procesem starzenia ubywa nam około od 30-35 roku życia 1% kości na rok. U kobiet w okresie menopauzy kilka procent. Natomiast mężczyźni nie mają tak gwałtownego ubytku kości, czyli nie mają andropauzy, tylko powolny ubytek, dlatego oni chorują na osteoporozę co najmniej 10-15 lat później niż kobiety, czyli po 65 roku życia. Czyli reasumując, na osteoporozę, na rozwój osteoporozy jawnej klinicznie narażone są głównie kobiety, we wczesnym okresie, po 50 roku życia, a także mężczyźni, rzadziej po 65 roku życia. Jak ważne w tym wypadku jest wczesne wykrycie choroby, a także profilaktyka? Jak do nich zachęcić tych pacjentów z grup tego szczególnego ryzyka? Osteoporoza jest chorobą, która przez bardzo, bardzo wiele lat przebiega w sposób skryty. Kradnąc kość, czyli cichy złodziej kości. I temu sprzyja bardzo wiele czynników, które my możemy wyłowić poprzez wywiad i zastanowienie się, jakie one są, czyli wyłonić grupy ryzyka osób narażonych na rozwój osteoporozy jawnej klinicznie, czyli złamanie. Tymi czynnikami, które są, to jest wiek, im człowiek starszy, tym bardziej. Jeżeli ma niską masę ciała, jeżeli w rodzinie matka, ojciec doznali złamania już, to ta osoba jest jeszcze bez złamań narażona także znacznie bardziej niż osoba bez obciążonych sytuacji ze strony rodziców. Jeżeli pali papierosy, nadużywa alkoholu, była leczona glikokortykosteroidami, czy ma chorobę z grupy reumatoidalnych, RZS, to są wszystko osoby, które są narażone na ryzyko złamania bardziej niż osoby w tym samym przedziale wiekowym i tej samej płci bez tych czynników. Czyli to jest tak zwane czynniki ryzyka, które my możemy nie tylko ocenić, wyłowić, ale znając je, przekuć to wszystko we wskaźnik ryzyka złamania w najbliższych 10 latach, posługując się pewnym narzędziem, które nazywa się FRAX. Jest ono powszechnie dostępne dla w zasadzie wszystkich lekarzy, którzy bez względu na specjalizację przyjmują chorych do badania. Na konferencji wspomniała pani profesor o bardzo ważnej kwestii, mianowicie, że pomimo dobrej densytometrii pacjent także się łamie. Jak to możliwe? Densytometria jest badaniem, które mierzy gęstość mineralną kości, masę kostną. Ale to jest tylko jeden z czynników, który wpływa na wytrzymałość naszej kości. Czyli można mieć szereg innych, jak być starą osobą, mieć nieodpowiednie żywienie, mało witaminy D, można mieć niską masę ciała, a mieć densytometrię dobrą. Czyli reasumując, densytometria jest niska, niska masa kostna, jest jednym z wielu czynników sprzyjających rozwojowi jawnej klinicznej osteoporozy, czyli złamania.